Cześć, witajcie. Samsung zaprezentował dziś całą gamę nowości. Poznaliśmy składane smartfony Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy Z Fold 6, a także smartwatche Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch 7 Ultra. Poznaliśmy również nowe słuchawki Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro. Czas poznać te nowości. Samsung Galaxy Z Flip 6 debiutuje z delikatnie zmienioną względem poprzednika stylizacją, ale w ogólnym zarysie pozostaje klasyczną klapką z charakterystycznie ukształtowanym wyświetlaczem zewnętrznym. Ów wyświetlacz ma rozmiar 3,4 cala oraz rozdzielczość 720x748 pikseli przy odświeżaniu obrazu 60 Hz. Wykonano go w technologii Super AMOLED. Z kolei wewnętrzny wyświetlacz mierzy 6,7 cala, ma rozdzielczość Full HD+, oraz odświeżanie obrazu regulowane w zakresie od 1 do 120 Hz. Ten ekran wykonano w technologii Dynamic AMOLED 2X. W wewnętrznym składanym ekranie znajduje się otworek na 10-megapikselowy aparat z przysłoną 2.2, a po zewnętrznej stronie klapki znajdziemy z kolei 50-megapikselowy główny aparat z mikrometrowymi pikselami, optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną 1.8. Sercem smartfonu jest procesor Snapdragon 8 trzeciej generacji zestawiony z 12 GB pamięci operacyjnej oraz pamięcią wewnętrzną 256 albo 512 GB. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 4000 mAh z 25-watowym ładowaniem oraz indukcją. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 14 z interfejsem One UI 6.1.1 i wspiera też standard eSIM, nie licząc oczywiście miejsca na fizyczną kartę nanoSIM. Do wyboru jest w sumie 6 kolorów, przy czym czarny i biały są dostępne tylko w sklepie Samsunga. Wnętrze obudowy oferuje ochronę przed wilgocią i pyłami na poziomie IP48, a waga telefonu to 178 gramów. Ceny wynoszą 5199 zł za wariant 12256 oraz 5749 zł za 12 plus 512. Samsung Galaxy Z Fold 6 również nie zmienił znacząco swego kształtu, ale nie można powiedzieć, by był całkowicie identyczny z poprzednikiem. Ma ostrzejsze linie obudowy. Również i tutaj znajdziemy procesor Snapdragon 8 trzeciej generacji oraz 12 GB RAM-u i 256 oraz 512, a nawet 1 TB pamięci wewnętrznej. Wewnętrzny ekran AMOLED ma przekątną 7,6 cala, rozdzielczość 2160x1856 pikseli i odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz, natomiast zewnętrzny ekran Dynamic AMOLED 2X jest 6,3 calowy z rozdzielczością 1276x968 pikseli i znowu z odświeżaniem od 1 do 120 Hz. Smartfon zasila akumulator o pojemności 4400 mAh z 25-watowym ładowaniem. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla eSIM czy indukcji. Podobnie jak Flip, model ten pracuje w systemie Android z interfejsem One UI 6.1.1. Ma oczywiście różne funkcje związane ze sztuczną inteligencją i ma też boczny czytnik linii papilarnych. Całość waży 239 gramów, a szczelność obudowy mieści się niezmiennie w klasie IP48. Pakiet fotograficzny jest tu oczywiście obszerniejszy niż w klapce i obejmuje kolejno. Zewnętrzny aparat do selfie 10 megapikseli z pikselami rozmiaru 1,22 mikrometra i przysłoną 2.2 oraz polem widzenia 85 stopni. Wewnętrzny podekranowy aparat do selfie o rozdzielczości 4 megapikseli z 2-mikrometrowymi pikselami i przysłoną 1.8 oraz polem widzenia również 85 stopni. Z tyłu mamy główny aparat 50 megapikseli z pikselami o rozmiarze mikrometra i przysłoną 1.8 oraz oczywiście optyczną stabilizacją obrazu i znowu 85-stopniowym polem widzenia, a także aparat z teleobiektywem 10-megapikselowy z pikselami mikrometrowymi i przysłoną 2.4 oraz optyczną stabilizacją obrazu, przybliżeniem 3 razy i polem widzenia 36 stopni. Komplet tylnych aparatów uzupełnia aparat szerokokątny 12 megapikseli z pikselami rozmiaru 1,12 mikrometra i przysłoną 2.2 oraz polem widzenia 123 stopni. Smartfon jest oferowany za 8699 zł za wariant 12256, 9199 zł za wariant 12512 oraz 10199 zł za wariant 12 giga plus 1 tera. Do wyboru są 3 kolory standardowe i 2 czarny i biały ekskluzywnie w sklepie Samsunga. Dalej mamy zegarki. Samsung Galaxy Watch 7 jest oferowany w dwóch rozmiarach. 40 mm z wyświetlaczem o przekątnej 1,3 cala i rozdzielczością 432x432 piksele oraz baterią 300 mAh oraz 44 mm z 1,5-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 480x480 i baterią 425 mAh. Oba ekrany wykonano w technologii Super AMOLED i zakryto szafirowym szkiełkiem, a serce obu wariantów stanowi procesor
Exynos W1000 powstający w litografii 3 nanometry i wspierany przez 2 giga RAM-u oraz 32 giga pamięci wewnętrznej. Oba warianty Watcha 7 oferują szczelność w klasie 5 atmosfer, a dodatkowo mają certyfikaty IP68 oraz Military Standard 810H. Każdy ma też Bluetooth 5.3, NFC oraz dwuzakresowy GPS. Jeżeli chodzi o ceny, mamy warianty z LTE oraz bez niego. Galaxy Watch 7 40 mm standard kosztuje 1349, natomiast 44 mm 1449. Z kolei warianty LTE kosztują odpowiednio 1549 za model 40 mm i 1649 za model 44 mm. Samsung Galaxy Watch Ultra, podobnie jak modele Watch 7, ma procesor Exynos W1000 oraz pamięci 2 plus 32 giga. Podobnie jak tamte zegarki, mierzy też temperaturę, skład ciała, ciśnienie, puls i natlenienie krwi, ma też NFC. Od pozostałych dwóch zegarków różni się jednak kształtem, ma większą kwadratową tytanową obudowę, ale z okrągłym wyświetlaczem o rozmiarze 47 mm. Model ten oferuje też wyższą klasę szczelności 10 atmosfer, no i oczywiście ma szafirowe szkiełko. Zegarek ten ma 1,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdziel 480x480 oraz akumulator o pojemności 590 mAh, no i oczywiście występuje tylko w wersji Wi-Fi plus LTE. W roli systemu, podobnie jak w opisanych wcześniej zegarkach, pracuje One UI 6 Watch na bazie Wear OS 5. Cena tego zegarka wynosi 2899 zł. Na koniec mamy bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro. Oba modele oferują ochronę przed cieczą i pyłami na poziomie IP57, a także wsparcie dla technologii Ultra High Quality Sound z próbkowaniem 24-bitowym. Podstawowe Galaxy Buds mają pojedynczy głośnik, a ich akumulatorki zapewniają do 5 godzin słuchania muzyki z włączoną redukcją szumów i 6 godzin bez niej. Dołączony pokrowiec z akumulatorem dodaje do czasu działania dodatkową dobę. Galaxy Buds 3 Pro mają już podwójne przetworniki, a ich bateria zapewnia 6 albo 7 godzin słuchania, zależnie od wykorzystywania ANC. Wspomniane ANC, czyli aktywna redukcja szumów wspierana sztuczną inteligencją, ma funkcję wyciszenia po wykryciu głosu ludzkiego albo syreny alarmowej. W tym przypadku pudełko ładujące wydłuża działanie do 30 godzin. Co ciekawe, słuchawki te wspierają również funkcję tłumaczeń na żywo z AI i mają podświetlenie LED. Podstawowe Buds 3 kosztują 749 zł, a Buds 3 Pro 1029 zł.